Panie Bartoszu, jesteśmy po prezentacji komitetów wyborczych. Późno to się wszystko odbyło, no ale mamy już jakby pierwszy etap zapięty. To, co pokazały nam komitety, to była ta wstępna prezentacja kandydatów, wstępnie zarysowanymi programami, ale dla mnie brakuje jednak w wielu z tych programach, czy w wielu w tych wystąpieniach, brakuje mi odniesienia do mijającej kadencji. Czy pan uważa, że to jest, czy to rozliczenie się tych radnych, którzy sprawowali funkcję, czy to jest element istotny kampanii, czy można go według pana pominąć? No, oczekiwałbym od kandydatów, żeby sami się rozliczyli z tego, jak działali w poprzedniej kadencji, co zrobili, co im wyszło, co im też nie wyszło i dlaczego im coś nie wyszło. Ale faktycznie też dostrzegam, że sami nie są skłonni do rozliczania się, więc chyba musimy podjąć dyskusję nad tym, żeby ich rozliczyć. Już nie, żeby oni to robili sami, tylko żeby ktoś inny to zrobił. Dla mnie jednak ważniejsze jest to, co pan powiedział, że jednak to jest ważne, że to jest potrzebne, że jednak z tą wiarygodnością może być problem. No też myślę, że to nie przypadek, że niektórzy kandydaci nie wspominają o tym, co zrobili w poprzedniej kadencji. Być może nie mają się czym też pochwalić, albo im coś nie wyszło. Więc to też może być element gry tutaj politycznej i pewnej strategii wyborczej, żeby nie mówić o tym, co nie wyszło, tylko skupić się na tym, co będzie, na nowych obietnicach. No więc w tym nasza rola, żeby przypomnieć, że już te osoby miały okazję, żeby zaistnieć, miały okazję, żeby swoje pomysły wdrożyć w życie. No i też zobaczmy, jak to funkcjonowało w poprzedniej kadencji, jak reagowali na sygnały mieszkańców, czy byli z nimi w kontakcie, czy informowali, komunikowali, jak to w ogóle wyglądało, jak wyglądały zjawiska wykonywania władzy w samorządzie. Jak według pana ta ocena mogłaby wyglądać? I w jakie kryteria moglibyśmy przyjąć przy tej ocenie? No to, co akcentuje burmistrz w kampanii, zresztą też ciężko się dziwić, no to jest kwestia inwestycji, czyli to, co udało się wybudować, też co zamierza wybudować. No jest to element taki bardzo trafiający do ludzi, natomiast ja widzę tutaj inny kluczowy punkt przy ocenie burmistrza, bo jest to osoba, która jest wybrana w wyborach powszechnych, więc ma silny mandat i dlatego bym oczekiwał od burmistrza, żeby nie tylko był sprawnym zarządcą, ale też z uwagi na swój mandat, żeby raczej łączył mieszkańców, a na przykład nie ich dzielił, więc już bym się przypatrywał na kulturę polityczną sprawowania władzy, na to, czy się komunikuje z mieszkańcami, czy przekazuje informacje. Bo inwestycje to oczywiście jest ważna kwestia, którą dostrzegamy na co dzień, nie wiem, ścieżki rowerowe, remont parku, ale weźmy ten remont parku dla przykładu. Ale proszę, to może jednak rzeczywiście skoncentrujmy się, może, albo odwróćmy kolejność. Temat tej komunikacji i sposobu podejmowania decyzji, bo to jest, myślę, jedna z ważniejszych cech tego samorządu, która w moim przekonaniu funkcjonuje źle. No, nie mam wrażenia, aby burmistrz ustępujący słuchał specjalnie mieszkańców, czy też przekazał informacje, co zamierza zrobić. No, tego przykładem jest właśnie ten park, czyli ten słynny tłuczeń, w którym są włożone ścieżki. Oczywiście tam afera wyszła z tym troszkę później, że się nagle okazało, że nie będzie asfalt, tylko będzie tłuczeń. No burmistrz powiedział, że ale przecież dokumenty były w internecie, każdy mógł przeczytać, zobaczyć. No tak, no to tak formalnie rzecz biorąc faktycznie to mógł każdy sobie to sprawdzić, radni również. Ale zabrakło tej dyskusji być może zapytania kogoś, jak tutaj mieszkańcy widzą ten park, czy tam chcą tłuczeń, czy tam chcą asfalt, choćby nawet ceną droższej inwestycji. I tego zabrakło. No to jest, wiele mechanizmów nie zagrało. No nie zagrała prasa, która mogłaby ten temat dostrzec wcześniej, nie zagrali radni, którzy mogliby temat nagłośnić, no ale też jest wina po stronie burmistrza, że nie zechciał jakoś tak przekazać informacji o tym, jak ta inwestycja będzie widziana w szczegółach, czy zapytać mieszkańców, jak to widzą. Widzi pan tego osiągnięcia celu, próby osiągnięcia celu, jakim jest zgoda projektu z oczekiwaniami mieszkańców. I zapobieganie też takim jakimś problemom społecznym, no bo ten park naprawdę można było jeszcze w zarodku ten problem jakoś tam wyłagodzić, dogadać się, jakoś wytłumaczyć, że akurat tłuczeń jest lepszy, ale no zabrakło tego dyskusji, jakiejś komunikacji na tym wczesnym etapie. To jest oczywiście przykład tylko jeden z wielu. Też to, co mnie jakoś tam uwiera jako mieszkańca, no to sposób prowadzenia dyskusji w internecie ze strony burmistrza. No nie podoba mi się jakiś taki atakujący styl też jego współpracowników. To trzeba pamiętać, że też są to przecież pracownicy samorządowi, którzy powinni być powściągliwi w słowie raczej. Przez całą kadencję, praktycznie rzecz biorąc, burmistrz twierdził, że to jest Wysoka Rada, do której on się zwraca o opinię. No
im bliżej kampanii wyborczej pokazywało się, że jednak to jest inaczej, że to było jednak sterowane przez burmistrza, przez pana Krupowicza. No i co jeszcze widać teraz, kiedy już się utworzyły komitety, widać wyraźnie, jak to rzeczywiście wyglądało przez te 4 lata. To pokazuje, że byliśmy jako mieszkańcy wprowadzani, mówiąc krótko, w błąd. Myślę, że tym samym mechanizmem obłożony jest, znaczy w tym samym mechanizmie obłożonym dużym błędem jest również kwestia dworca, kwestia Domu Kultury, o czym zresztą dzisiaj mówi kandydat na burmistrza, pan Mituła, który mówi wręcz, że to są błędy, wady. To jest kolejny, no można powiedzieć, szok przewodniczący rady, który legitymizował przecież te wszystkie wnioski pana burmistrza. Dzisiaj mówi, że to są błędy. Przyznam, że nie potrafię tego za bardzo zrozumieć. No właśnie, też to jest dla mnie problem, że chciałbym rozliczyć radnych z tego, co robią, burmistrza. Tak modelowo, tak myślę, że się nie powinno. Lepiej, żeby to radni wyznaczali kierunki działania burmistrzowi, żeby go kontrolowali, żeby narzucali, nie wiem, wizję, strategię, a nie żeby reagowali na jego propozycje, bo to jest już trochę za mało. Nie tego by oczekuje od radnych i nie taka jest ich rola w tym samorządzie. No właśnie, czyli pierwszy ten element, który moglibyśmy podsumować, to ta nieczysta, co niejasna, nietransparentna relacja między burmistrzem a większością w Radzie, porozumie 14. I to jest pierwszy element, tak, że ważne jest, żeby ci ludzie, którzy zostają wybierani na radnych, no nie mieli żadnych powiązań z administracją, żadnych, ani zawodowych, ani innych, po to, żeby można było ten model, o którym pan mówi, jednoznacznie, jasno wyegzekwować, tak? Czyli rada, która podejmuje decyzje i zobowiązuje burmistrza do wykonania tych swoich uchwał oraz kontroluje w sposób, w jaki on te uchwały realizuje. Więc co jest potrzebne, żeby tak było? No, przede wszystkim radni powinni mieć pewien autorytet w społeczeństwie, żeby to były osoby, które mają taką wewnętrzną odwagę, żeby się przeciwstawić, żeby niekoniecznie iść z nurtem ugrupowania. To raz. A dwa, no nie mogą być powiązani faktycznie w różne relacje, czy polityczne pomiędzy samorządem a różnymi szczeblami samorządu, czy też nie powinni pracować w samorządzie, no bo to już tworzy taką nieczystą właśnie relację. Pytanie, na ile są bezstronni, podejmują decyzje we własnym sumieniu, na ile już jakieś tam inne względy o tym decydują. Oczywiście prawnie mogą być... No właśnie, bo trzeba powiedzieć, że to jest zgodnie z prawem, ale niezgodnie jakby z interesem naszym, niezgodnie z interesem społecznym, bo to zaciemnia, to powoduje to, że nie ma żadnej dyskusji, nie ma żadnej próby weryfikowania tych wniosków, które przedkłada burmistrz. Więc to możemy ocenić już teraz, kiedy znamy kandydatów. Ale pamiętajmy, że przecież było tak w przypadku kilku radnych, że porządkowo nie byli zatrudnieni w administracji samorządowej, w jednostkach poległych burmistrzowi, no ale w trakcie kadencji to zatrudnienie otrzymali, więc pamiętajmy, którzy to są radni. No niby zgodnie z prawem. Nie było to nielegalne, ale możemy to ocenić. Ja to zamierzam oczywiście przy wyborach ocenić i też zachęcam, żeby to i pan zrobił, i tak, wszyscy inni. To jest sprawa pierwsza. Druga sprawa, że ci ludzie, którzy dzisiaj startują, po pierwsze nie chcą dokonać tej oceny własnej, nie chcą przedstawić wyborcom tego rozliczenia z mijającej kadencji, powinni być określani jako ci o małej wiarygodności i nie być brani pod uwagę przy wyborach. Otóż to jest pytanie, gdzie ta osoba była przez 4 ostatnie lata albo więcej? No, nic nie potrafię o tym czasie powiedzieć, to być może o kolejnych 4 latach też niewiele, teraz 5 latach. Teraz 5 lat. Nie będziemy mogli zbyt wiele powiedzieć, więc już jak widzimy, że ktoś kandyduje drugi raz i nie za bardzo się odnosi do tego, co było, co mu się udało osiągnąć albo co mu się też nie udało osiągnąć. Naturalne jest, że nie wszystko musi wyjść. Jeżeli wyborcy się zgodzą na to, że nie rozliczamy, że nie ma czegoś takiego jak rozliczenie się z deklaracji tych wyborczych kandydatów, czy później radnych, no to tworzymy taką możliwość, że po 5 latach znowu nie trzeba będzie się rozliczać. Więc ci ludzie dzisiaj składają deklaracje z taką świadomością, że właściwie to nikt ich nie będzie z tego rozliczał. To zwalnia jakby, tak? To spowoduje, że te deklaracje są tak na sprawę, no, ani nie do sprawdzenia, ani potem do tego nikt nie wraca. No tak sobie gadamy. Natomiast tutaj powiedział pan na początku jeszcze o tej komunikacji społecznej. No, jednym z poważniejszych, czy jeżeli nie najpoważniejszym problemem w gminie naszej, to jest właśnie ten podział gminy.
Wszyscy ci, którzy nie są zwolennikami pana burmistrza, to traktowani są jako wręcz wrogowie, jako ci ludzie, którzy nie są jakby mieszkańcami. No to jest coś, co... No ja w tym widzę taki syndrom oblężonej twierdzy, że właśnie traktuje się wszystkich jako wrogów, których trzeba tutaj jakoś zneutralizować. Więc to też jest niepokojąca objawa po stronie burmistrza, że chyba czuje się zagrożony w swojej funkcji. No to też nie wróży dobrze na później. Jednak wróćmy do tej komunikacji społecznej, bo tutaj są dwa elementy bardzo istotne. Sam pomysł jest niezły. Opracowania systemu komunikacji. Opracowanie. To było główne zadanie pana Martyniuka, którego do tej pory nie wykonał, więc no jakby nie wiem, co się stało. Czy zleceniodawca stwierdził, że to w końcu nie jest potrzebne, czy to było tylko takie hasło, klucz po to, żeby można było stanowisko stworzyć. No pan Martyniuk się z tego nie wywiązał, ale też nie mówi dlaczego. Co z kolei... To też nie jest jego rolą, żeby teraz wypowiadać się publicznie, to jest rolą burmistrza, żeby jakby tutaj na krytykę odpowiedział osobiście, krytykę w związku z zatrudnieniem swoich pracowników. Więc nie jest tutaj jakby aktorem gry politycznej pan Cezary Martyniuk. No, znaczy, wie pan, pytajmy jest okay, burmistrza. Znaczy, okej, okay, ty bardziej, że... Ja nie oczekuję od niego, że zabierze teraz głos. No nie, to tego znaczy, wie pan, no, dostał zadanie 4 lata temu i go nie wykonał. Nie wykonywał go przez 4 lata, brał pieniądze, więc no, jest to jakaś forma też jego osobista, tak? Osobistej oceny, znaczy osobistego wyrażenia, dlaczego tak zrobił, dlaczego tego systemu nie ma. Gdyby został opracowany i wdrożony ten system komunikacji społecznej, mogłoby się okazać, że do tych podziałów by nie doszło. Pytanie jest teraz takie, no, w jaki sposób, jak reagowała Rada, która ma tą funkcję kontrolną? Skoro nie wykonuje zadania, przecież no wiadomo, że te zadania były jasne, były znane. W związku z tym, jak wygląda sprawa opłacalności zatrudnienia takich ludzi, którzy nie przynoszą efektu, a którym trzeba płacić? Gdzie jest komisja do spraw budżetu? W jaki sposób budżet został zwiększony na obsługę tych wszystkich doradców, czyli tych etatów, które się pojawiły na życzenie pana burmistrza? Gdzie jest komisja rewizyjna? No, zwłaszcza, że to był temat jakoś tam, który w debacie publicznej był poruszany, więc no, komisja, no tak, ale była szansa, żeby komisja czy rada się ale tym zajęła. Był poruszany w przestrzeni publicznej na takiej zasadzie, że ludzie mówili, zgłaszali, że to się nie podoba, że to nie właśnie, funkcjonuje. Właśnie, więc to był sygnał dla Rady, dla Komisji Rewizyjnej, żeby zobaczyć. I tego nie zrobili. Dzisiaj przewodniczący Rady mówi, zarzuca burmistrzowi, że zostały wprowadzone rozwiązania, które są niedobre, które są wadliwe, bo dworzec, Dom Kultury, sposób procedowania Domu Kultury mówi o parku, że to za duże pieniądze. No, czy to dla pana jest normalne, że przewodniczący rady, który jest w tej większości, który jest szefem większości, który przez 4 lata, no to właściwie było, można powiedzieć, to były jego decyzje, tak? Bo on się pod tym podpisał. Dzisiaj mówi, że to są błędy. To nie jest dla mnie czytelne. Też jakby nie widzę tego momentu, kiedy nagle przewodniczący rozstał się z tą większością porozumienia 14. Więc gdzie był ten moment krytyczny? W sensie, od kiedy już się nie zgadza? Bo właśnie czy kwestia Domu Kultury, czy inne decyzje, no to no, były podejmowane. No tak, ale on się nie zgadza teraz, tak? Bo on to artykułuje. Natomiast przez 4 lata był osobą, która wręcz nadawała ton, bo wiadomo było, że no, to było widać zresztą na filmowych relacjach, że ta 14 patrzyła na to, co zrobi jej szef tego porozumienia, szef podnosił rękę, no to oni wszyscy też. No to dla mnie niejasne, to jest dziwna sytuacja. No to odpowiedź mam tylko jedno, że trzeba wybrać radnych, którzy tego błędu by nie popełnili w przyszłości. To oczywiście ciężko nam teraz ocenić, to raczej jest kwestia zaufania do... Zaufania, wiarygodności, czyli jednak cały czas obracamy się wokół tej oceny tego, co było. Jeżeli ktoś się nie chce poddać, nie chce się zweryfikować, to znaczy, że ta wiarygodność jest słaba i że mała, niska i że no, należałoby jednak takich radnych pominąć. No, w przypadku Łukasza Mituły to co jest wyśmiewane, czyli to jeżdżenie samochodem, te relacje w internecie, no ja w tym widzę jednak coś wartościowego. To się wybija na tle pozostałych radnych, którzy nie mają za bardzo takiego kontaktu z mieszkańcami, czy nawet kanału, żeby się kontaktować. Mają konta na Facebooku, mniej lub bardziej responsywne. Takim przykładem był radny Zygmański, który już tego zaniechał prowadzenia bloga.
Więc pytanie, jak mamy w ogóle do tych przyszłości kandydatów innych dotrzeć, skoro nie mamy z nimi teraz porozumienia? Ta strona komitetu wyborczego, ona już nie będzie istniała za kilka miesięcy. Profile na Facebooku komitetów także już nie będą dostępne. Więc postawiam sobie pytanie, czy jest szansa, żebyśmy się z tymi naszymi radnymi w przyszłości mogli skontaktować jakoś i wywrzeć na nich presję społeczną, że na przykład nie chcemy tego czy tamtego. No właśnie, teraz jak wywrzeć presję na kimś, kto nie czuje się, nie będzie miał zgodnie z tym, co w tej chwili się dzieje, on za 5 lat też nie będzie czuł się zobowiązany do tego, żeby się rozliczać. W związku z tym, co zrobić? No chyba to jest oczywiste, że po tym akcie wyborczym 21 października praktycznie rzecz biorąc skończy się uprzejmość tych kandydatów, bo ci, którzy zostali wybrani, oni poczują się na tyle mocni. Mają poza tym tak przygotowane uchwały, które zapewniają im bezpieczne, praktycznie bezpieczne, w tym sensie, że bezkonfliktowy sposób funkcjonowania. Tak? Mieszkaniec nie przyjdzie, głosu, żeby złożyć, to trzeba całą procedurę stworzyć, mediów nie ma. Jak według pana powinna wyglądać to funkcjonowanie? Takie, żeby ono spełniało oczekiwania mieszkańców. Radni, z którymi możemy porozmawiać. Ale nie są martwymi duszami. Ale oni nie chcą rozmawiać, no widzi pan. Ktoś nie chce z panem rozmawiać, no to po cóż go wybierać? No, jak teraz nie chce rozmawiać, to po wyborach będzie jeszcze gorzej. To wtedy już zupełnie straci jakąkolwiek motywację. Też tak myślę. Przecież całe porozumienie 14, no, w czasie 4 lat nie za bardzo było rozmowne, mówiąc tak kolokwialnie. Natomiast teraz, nie ma próby pokazania, że słuchajcie, to było nie tak, to było źle, trzeba poprawić niektóre elementy po to, żeby dla tych, na rzecz których pracujemy, żeby to nie odbiło się niekorzystnie. Porozchodzili się po komitetach, tak? Wiemy, gdzie kto jest, natomiast cisza jest. Oni się pochowali, no oprócz tam Dykowskiego, no i oczywiście Mituły, który jest bardzo aktywny. No od pewnego czasu kreuje taki bardzo, 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 bardzo dynamiczny obraz. Długo, to trzeba mu oddać, że to nie jest taka akcja. Miesiąc przed wyborami to już od dłuższego czasu tam jeździ tym samochodem. Tak, i trzeba powiedzieć tak, jeździ samochodem, funkcjonuje w mediach społecznościowych, robi to bardzo, bardzo sprawnie. Tyle tylko, że nie pokazuje, że martwi się o gminę całą. Sama praca rady, czyli to, co było w jego podstawowych obowiązkach, też nie za bardzo, ponieważ ta rada kulała. No, każda praktycznie komisja, do każdej komisji można mieć zastrzeżenia. I nie można mieć, ale są zastrzeżenia. I w związku z tym tej rady też nie zorganizowało w taki sposób, żeby ona gwarantowała wypełnienie tych deklaracji, które składał w 2014 roku. A przecież są, no mamy materiał, z którego wynika, jakie deklaracje padły. Natomiast teraz, jeżeli mówimy o tej części mniejszości, czyli pana Czesława, na przykład jednego z tej mniejszości, no to właśnie brakowało tego elementu scalenia, tego elementu próby przełożenia tego niezadowolenia z kształtu uchwał na formułę prawną. Tego mi brakuje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka... Ale jaką formułę prawną? Czego pan oczekuje od radnych? Na przykład zaskarżenie uchwały. No to jakby nie w każdym przypadku to jest zasadne. Oczywiście, tak. To, że się nie zgadzają, to jest troszkę za mało, więc to by musieli pokazać niezgodność tutaj. No właśnie, brakuje, no, ale przecież były takie projekty uchwał, które spotkały się z dużą ilością głosów przeciwnych. Nie było próby. Ja nie mówię, to powiedziałem wcześniej, nie chodziło mi o to, żeby on każdy protest wygrywał, tylko ktoś, kto tylko wyraża swoją opinię, znaczy wyraża swoje zdanie odrębne i nic dalej za tym nie idzie, no mam wątpliwości, co do skuteczności jego działania, tak? Bo przecież gdyby zebrał, był przekonany co do tego, że protest do danej uchwały jest zasadny, no to powinien zebrać grupę ludzi, którzy myślą podobnie, sformułować wniosek, skierować do wojewody, czyli skierować to na drogę postępowania formalnego. Tego nie zrobił, więc i teraz, jeżeli teraz ktoś mi mówi, że on teraz załatwi jakiś tam plan, zrealizuje pewne rzeczy, no to i niekoniecznie będzie w większości, no to znaczy, że znowu trafia... Może być nieskuteczny w tej swojej dotychczasowej roli. Może być nieskuteczny. Ocenę mam podobną, przy czym nie tyle oczekuję od niego podjęcia kroków prawnych, tylko raczej zmobilizowania społeczności wokół problemów.
różnych, panie Bartoszu. Nie tylko zaznaczania swojego głosu sprzeciwnego, to trochę zgadzam się, że to jest za mało. To jest za mało. Nie upiera się, że to musi być wniosek, ale jednym z elementów, wie pan, no, 4 lata, tak? Mamy wielość sytuacji, w których można było właśnie wykonać taką czy inną próbę pokazania, że jestem gotowy pójść dalej. Nie tylko w czasie tej sesji powiedzieć, że mam inne zdanie, ale pójść dalej, no tego im brakuje, wyraźnie im brakuje. No, czyli ta wiarygodność. Można powiedzieć, że się w tej roli radnego mniejszościowego nie odnalazł. No. Mam tu na myśli na przykład pana radnego Andrzeja Wojciechowskiego, który wykorzystując swoje ogromne doświadczenie w wielu miejscach, nie w ostatnich 3-4 miesiącach, mamy zarejestrowane takie posiedzenia komisji, posiedzenia sesji, gdzie pan Wojciechowski wyraża bardzo precyzyjnie wady uchwały. Pokazuje miejsca, gdzie są wyraźne błędy, pokazuje błędne założenia. No i problem polega na tym, że potem głosuje inaczej. Więc ta rozbieżna postawa mi tutaj trochę mi przeszkadza. No i też trochę mi przeszkadza teraz w tym namaszczeniu, bo ci ludzie, którzy są w tej chwili w komitecie, łączy nas gmina, powinni z tych wzorców, które Wojciechowski pokazywał, powinni korzystać. Nie widzę tego elementu korzystania. Panie Bartoszu, nam się ta rozmowa pomału zaczyna kończyć, natomiast chciałbym jeszcze tak krótko prześliznąć się może przez powiat. Bo o powiecie bardzo mało mówimy w czasie kampanii wyborczej. Właściwie to oglądamy tylko plakaty, oglądamy zdjęcia i znaczy te banery, które wiszą tam na płotach. Natomiast jaką rolę pełni powiat, to my w czasie kadencji czujemy, tak? A mamy szpital, mamy szkoły, mamy drogi. Czujemy szpital, czujemy drogi, ale nie czujemy tego, nie wiążemy często tego z powiatem. To, dokładnie. To powiat dokładnie. Za to odpowiada. Powiat za to odpowiada i my tutaj chyba też powinniśmy, no i zwłaszcza w powiecie goleniowskim, gdzie dominującą rolę powinna, moim zdaniem przynajmniej, odgrywać gmina Goleniów, no bo jednak gmina Goleniów jest i raz, że zasobna, dwa, jest dominującą gminą w tym powiecie. W związku z tym we władzach powiatu też powinny, czy w tym samorządzie powiatowym też powinni na to, kto się znajduje w tym samorządzie powiatowym, powinniśmy chyba mieć no, taki wpływ mocniejszy, tak mi się przynajmniej wydaje. A co pana to powie? No nie doceniamy powiatu na pewno, to nie jest, nie koncentrujemy debaty na temat działalności Rady Powiatu, bo to jest kluczowe. Rada Powiatu wybiera zarząd, wybiera starostę, a w szpital, drogi, szkoły, niezwykle ważna ponad gimnazjalne, tak, nie ponad gimnazjalne, tylko tam. A czy w związku z tym, są bardzo ważna sprawa. Czy możemy w związku z tym się, bo chciałbym pana jeszcze zaprosić na jedną rozmowę, to już nie dzisiaj, bo to jest za mało czasu, żebyśmy porozmawiali na temat programów każdego z komitetu. I zobaczymy, czy kandydaci do Rady Powiatu faktycznie jakoś odnoszą się do tego, co powiat może zrobić i co tak. zrobić powinien. Bardzo chętnie. Tak. I wtedy byśmy sobie porozmawiali na temat, już nie byśmy nie mówili o tym rozliczaniu, o tym, bo to powiedzieliśmy sobie. Natomiast byśmy powiedzieli o parę słów o programach poszczególnych komitetów oraz o również tym powiecie. Natomiast na koniec tego wątku dotyczącego minionej kadencji, czy według pana, my w sensie mieszkańcy, moglibyśmy zacząć formułować swoje żądania, swoje oczekiwania, bo wiemy, my to tak to widzę, że to jest tak, wychodzi jeden komitet i tam coś obiecuje, mówi, siedzą ci mieszkańcy, tam słuchają, aha, no tak, dobrze, o fajnie, tutaj szkoła, tutaj tam basen, tu dach nad stadionem, tu jakiś rower. No i teraz kto jest tam, kto lepszą, szybszą kawą z tym serwisem przyjedzie z tym, to no to wtedy on będzie lepszy. Taki poradnik wyborcy możemy tutaj zaproponować. No to... Po prostu ja uważam, że my powinniśmy sformułować pewien katalog spraw, które powinny być uwzględnione przez
kandydatów na radnych. Jeżeli ci radni tego nie chcą, nie będą chcieli uwzględnić, znaczy nie tego, co my mówimy, tylko w tej chwili, tylko że próbować zrobić takie, żeby ci mieszkańcy nie tylko biernie przyglądali się temu, co się w tej kampanii dzieje, ale żeby mogli sformułować żądania. I mówimy tak, my chcemy, żeby było tak i tak. My chcemy, żeby ta i ta sprawa była załatwiona tak i tak. I to kładziemy na stół i teraz ci kandydaci niech się odniosą do tego, co ci mieszkańcy wygenerowali. Ja mam świadomość, że to nie jest takie proste. Tu kolejny zarzut moim zdaniem do Rady, która powinna taki pakiet najważniejszych spraw dla mieszkańców wypracowywać, ewaluować, to powinno przez cały okres trwania Rady. To jest strategia, może zbyt wielkie słowo, może dzisiaj to nie jest popularne, ale no, strategia to jest niezwykle ważna, przydatna, bo ona porządkuje bardzo wiele spraw, a jednocześnie pozwala na weryfikację, cały szereg dobrych rzeczy. Więc chętnie do tego bym przekonywał, żeby tak zrobić właśnie. Zgadza się pan z tym, żeby ten element takiego mocniejszego zaakcentowania tego, czego oczekujemy, żeby się pojawił? Oczywiście, jak najbardziej. Umawiamy się, panie Bartoszu, na rozmowę dotyczącą jeszcze jedną, dotyczącą tego, co w poszczególnych, jakie są plany w poszczególnych komitetach. Teraz mówiliśmy o tym, czego brakuje, natomiast... Zobaczymy, czy te braki dostrzegają komitety, to raz, a dwa, co proponują w zamian. Okej, to ja w takim razie dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.